Ja na przykład bym nie chciał, żeby Marihuana była w młodzież, za dużo używa tego. Myślę, że sam nie będę korzystał, ale nie będę odbierał prawa do korzystania. Znamy entuzjastów. Entuzjaści co by powiedzieli? Ja jestem za, a nawet przeciw. Jeśli to by było jakoś tak wszystko prawnie unormowane, mi osobiście by nie przeszkadzało. Szczerze mówiąc, byłam kiedyś za granicą, gdzie to jest dostępne i nie było z tym takiego problemu, jak na przykład jest z alkoholem. Tweet. Dzień dobry. Myśleliście, że pogoda nas powstrzyma, że sąd ulicznych nie będzie przez to, że nadchodzi jesień, ale my szukamy takich pięknych dni jak dzisiaj. Pięknych jesiennych polskich dni po to, by przepytywać Polaków na temat tego, co sądzą o brokułach. No i dzisiaj jesteśmy w dość nietypowym miejscu jak na nasze nagrywki, bo w parku. Dlaczego tu jesteśmy? Ano dlatego, że liczymy, że ludzie będą mieli troszeczkę więcej czasu, że będą mogli troszeczkę dłużej z nami porozmawiać, no bo umówmy się, ktoś, kto przychodzi do parku na spacer, to ma troszeczkę więcej czasu na to, żeby powiedzieć, co myśli na dany temat. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, no to już wam mówię. Dzisiaj troszeczkę przybajtujemy. Malutkie kłamstwo na potrzeby tego, by sprawdzić pewne socjologiczne zachowania ludzi. Ten bajt będzie polegał na tym, że ja będę się pytał osób tutaj zamieszkujących Wielkopolskę, co sądzą o tym, że właśnie tutaj u nas w Wielkopolsce otworzą się pierwsze próbne testowe sklepy z marihuaną. No jestem bardzo ciekawy tych odpowiedzi, to nam pokaże też, w którym kierunku możemy się rozwijać. Czy ludzie zgodzą się na takie sklepy, czy nie? Chodźcie to ze mną sprawdzić. Bo pojawił się taki projekt, żeby tu w Wielkopolsce otworzyć takie testowe sklepy z marihuaną. Co pan myśli o tym pomyśle? Jak, jeżeli marihuana będzie legalna, jak najbardziej tak. Okay, czyli jakby nie ma pan nic przeciwko temu? Tak jak mówię, jeżeli, że tak powiem, pójdzie za tą zmianę w legislacji, jak najbardziej tak, jestem za. Ja na przykład bym nie chciał, żeby marihuana była w młodzież, za dużo używa tego. Czyli nie zgodził się by pan na taki projekt? W życiu. Tutaj bardziej względy zdrowotne, czy bardziej właśnie używanie przez młodsze osoby? Młodsze osoby zdrowotne. Przyjemny spacerek. Naprawdę nie ma zbyt dużo ludzi, ale liczę na to, że spotkamy tutaj kogoś, kto nam powie parę ciekawych rzeczy, ale naprawdę najważniejsze dla mnie jest to, że ludzie się tutaj nie śpieszą. Marihuana? Marihuana potrzebna. Nie jesteś pierwszy, który tak mówi. Ale że co, że z CBD, czy z... Nie, z legalną marihuaną, że chcieliby taką rekreacyjną. Znamy entuzjastów. Entuzjaści co by powiedzieli? Ja jestem za, a nawet przeciw. Ja myślę, że to jest dobra odpowiedź. To jest dobra odpowiedź. Okay. Słuchajcie, ja trochę nie rozumiem, co to się wydarzyło. Bo ja widzę, że niektórzy ludzie chyba się wstydzą mówić na ten temat. Ja widziałem po tych gościach, że mają dużo związanego z zielonym kolorem. No, było to widać po ich oczach, po ich zachowaniu. A czemu się wstydzą mówić na ten temat? Nie wiem. Czy wy jesteście za, przeciwko? Co na ten temat myślicie? Nie mam jakby nic przeciwko temu. Mam nadzieję, że jeżeli będzie to uregulowane prawnie i w pełni jakby legalne, myślę, że sam nie będę korzystał, ale nie będę odbierał prawa do korzystania innym ludziom, nie? Prawdę mówiąc, to nie mam zdania, bo nie jest to rzecz, z której bym korzystała. No ale nie jestem rozpoznana w temacie, więc nie chcę się wypowiadać za kogoś, kto korzysta, kto kupuje. Nie słyszałam wcześniej o takim pomyśle, ale generalnie, a to ma być medyczna marihuana, czy to ma być rekreacyjna, że tak powiem? Taka rekreacyjna. No to ja raczej nie mam nic przeciwko legalizacji marihuany i raczej myślę, że byłabym za takim rozwiązaniem. Legalna marihuana, tak? Sama nie wiem, w sumie mi się wydaje, że gdyby były jakieś określone, że ilość i to naprawdę nie zrobiłoby krzywdy ludziom, czemu nie? Ale jeśli to miałoby nasilić właśnie problem uzależnień i tych spraw, to raczej nie byłabym za tym. Słuchajcie, generalnie jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tymi odpowiedziami i tymi, jak ludzie się właśnie w takim parku zachowują, no bo może wy tego nie czujecie, ale ja to czuję nagrywając ten materiał, że tutaj ludzie mają naprawdę troszeczkę więcej czasu, mogą sobie pomyśleć nad tą odpowiedzią, zastanowić się, przemyśleć dokładnie to, co chcą powiedzieć, a jednak na tej ulicy, gdzie na deptaku, gdzie wszyscy chodzą z tej strony, no to tego czasu nie ma i każdy się śpieszy. No, może częściej takie formaty właśnie w parkach, w jakichś takich miejscach bardziej, gdzie ludzie sobie chillują. Dajcie znać w komentarzu, napiszcie, gdzie właśnie, w jakich miejscach, czy takie parki są okej według was, czy nie. Jestem bardzo ciekawy. Pojawił się taki pomysł, żeby tutaj u nas w Wielkopolsce i na Wielkopolsce przetestować legalne sklepy z marihuaną. Obojętnie. Okej, okay, czyli jakby nie przeszkadzałoby ci to, ale też może byś nie był użytkownikiem, tak? Nie przeszkadzało. Okej, okay. A ty co myślisz? Tak samo. Okej. Okay. Dzień dobry.
Przypominam o Rolszocie, najlepszy szot konopny. Tutaj zjeżdża wam baner teraz, dostępny tylko i wyłącznie na rollmops.pl. Jeżeli szukacie czegoś, co ma bardzo dobry smak, działanie, no i jest stworzone przez nas, przez ludzi, przez pasjonatów tego tematu, to zapraszam, rollmops.pl. Na razie. Pojawił się taki pomysł wśród polityków, żeby na Wielkopolsce przetestować legalne sklepy z marihuaną. I co pani uważa na ten temat? Szczerze mówiąc, byłam kiedyś za granicą, gdzie to jest dostępne i nie było z tym takiego problemu, jak na przykład jest z alkoholem. Po prostu ludzie się normalnie zachowywali, więc jeśli to miałoby być i lecznicze i nie miałoby stwarzać takich problemów, jak na przykład robi to alkohol, no to okej. No tak naprawdę nawet nie wiem, bo nie używam marihuany, ale myślę, że fajny pomysł, dlaczego nie? Okej, dobra. Co myślicie o tych odpowiedziach? Co myślicie o tym, co tutaj ludzie chodzący po tym parku powiedzieli na temat tej zmyślonej oczywiście sytuacji? Nie bierzcie tego na poważnie, my chcieliśmy tylko i wyłącznie sprawdzić na to, jak ludzie zareagowaliby na taki pomysł, bo być może któryś polityk, który będzie jakimś cudem oglądał ten materiał, stwierdzi, że kurczę, takie odpowiedzi, ludzie nie mają praktycznie nic przeciwko temu, no to może to jest faktycznie dobry pomysł, no. Także ja naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co dzisiaj usłyszałem. No i spod sceny w Parku Wilsona, w poznańskim Parku Wilsona się z wami żegnam. Na dzisiaj to tyle. Oczywiście nie zapomnijcie o łapka w górę, nie zapomnijcie o subach, no i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, żeby takie materiały jak ten, no ale też materiały informacyjne wyskakiwały wam w powiadomieniach. Bardzo nam na tym zależy, bo właśnie to pozwala nam na rozwój tego kanału, pozwala nam dostarczać wam jeszcze więcej treści. No i co, dziękuję, do zobaczenia w następnym materiale. Tweet, 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 tweet.